Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom, dobry wieczór też, bo pora już coraz bardziej wieczorna, spotkania z dobrą literaturą, spotkania o technologiach, a najlepsze spotkania są na żywo, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj z Michałem Cholewą porozmawiamy sobie o tym, co zawarł w swojej najnowszej książce, też w rytm wydarzeń międzynarodowych. Ja tutaj staram się, Michale, zrobić tam jeszcze chwilę rozbiegówki, zanim oficjalnie sobie powiemy cześć, dzień dobry, ale tak dla tych słuchaczy, którzy są z nami i widzów od pierwszej minuty, dzień dobry po raz pierwszy. Dzień dobry po raz pierwszy i dzień dobry po raz pierwszy Mateuszu. Tak, my się dzisiaj jeszcze widzieliśmy, bo wiesz, jak to jest z technologiami, trzeba zrobić wcześniej próbę, sprawdzić, czy się dobrze słyszymy, czy się dobrze widzimy. Ciebie w życiu technologie w jakiś sposób zawodzą, albo czujesz się już inaczej dobrym użytkownikiem technologii jesteś? Znaczy, jestem do końca przekonany, jak można zdefiniować dobrego użytkownika technologii. Jestem niewątpliwie użytkownikiem technologii, bo teraz to już bardzo trudno nie być. Tak. Ale technologie oczywiście zawodzą bez przerwy, bo to jest ich cecha, mam wrażenie. Najpierw zawodzą dlatego, że są nowe, a potem zawodzą dlatego, że są stare. Mają krótki taki obszar, kiedy zupełnie nie zawodzą. A tak jest z silnikami. Nie? Silniki elektryczne na przykład do samochodów mają problemy, bo są technologią nową, jeszcze nie w pełni sprawdzoną. A stare silniki dieslowe robią się już stare i zawodzą ze starości. Tutaj ciekawy komentarz już pierwszy się pojawił. Jacek pisze u mnie na podróży na YouTubie: przegrałem granie w Baldura, żeby obejrzeć ten materiał. Wierzę, że będzie warto. Ja również wierzę. Obserwujesz świat gier komputerowych? Z tego, co słyszałem, Baldur to jest jakaś nowość w ostatnim czasie. Tak, on się pojawił. W zeszłym tygodniu nie chcę strzelać, ale właśnie w okolicach zeszłego tygodnia. Wiem, że na pewno ja go mam od zeszłego tygodnia. I uznaję, że faktycznie przerwanie gry w Baldura dla spotkania online to jest duże poświęcenie. Tak, masz życie rodzinne, kiedy wychodzi taka gra? No, mam. Ja już jestem zmuszony do racjonowania sobie gier z kolei, przez co ja na przykład z dużym opóźnieniem przechodzę, właśnie tak w tej chwili kończę Cyberpunka, Baldur sobie leży, bo już nie mogą się powstrzymać, żeby go sobie kupić. Tak jest. Natomiast tak. Wszyscy dookoła go kupili. W związku z tym ja przeżywam Baldura niejako z drugiej ręki, bo wszyscy opowiadają o swoich problemach w tym Baldurze. To znaczy fabularnych problemach. Tak. To jeszcze pytanie takie rozbiegowe, bo dzisiaj będziemy sporo rozmawiać na podróży i będziemy sporo w rytm oczywiście książki. Powiedziałeś, że technologie, ale kiedy pisałeś swoją pierwszą książkę, to pewnie tym użytkownikiem technologii byłeś zupełnie innym. Działo się w świecie zupełnie co innego. Mieliśmy też takie podejście do tego całego świata cyfrowego. Chyba też jesteś akademikiem, nauczycielem akademickim i to się zmienia. To znaczy, no, trzeba, ta książka też ewoluuje i technologia razem z nią. Znaczy badaczem, nie mam zajęć już bardzo dawno. Na studiach doktoranckich miałem zajęcia ze studentami i później przeniosłem się na Instytut Panowski, gdzie nie ma zajęć ze studentami, a są głównie badania właśnie. I od tej strony ja mam do czynienia z technologią, co w szczególności oznacza, że ludzi najbardziej biegłych w nowych technologiach, czyli studentów, widzę stosunkowo rzadko. Natomiast oczywiście w 2012, kiedy wychodził Gambit, czyli w 2010, kiedy ja go zaczynałem pisać, to ten krajobraz technologiczny wyglądał odrobinę inaczej, chociaż już było wiadomo, że te rzeczy się będą działy. Znaczy, zwłaszcza jak było się na Instytucie Informatyki, co oznacza, że właściwie do większości prac trzeba było być w miarę na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
Ja pamiętam w 2013 chyba, bo na konferencji, w której mnie strasznie zachwycił taki robotyczny asystent, który w ramach projektu jakiegoś powstał. I on sobie całkiem dobrze radził. Pokazywali, jak sobie radził w różnych miejscach. Natomiast w 2015 już, wtedy tak naprawdę, może nie zaczynał się, ale był już w takim rozkwicie, przynajmniej w środowisku, boom na głębokie uczenie i te systemy uczące się na tych dużych danych, co w sposób naturalny okazało się idealnie czasowo zgrane z tym, że po prostu zaczęły być dostępne wielkie sieciowe zbiory danych, zaczęły być dostępne dane w chmurze, dostępne. Zaczęły być dane w chmurze, a jak ktoś był rządem, to były i dla niego dostępne. Więc rozpoczęły się te badania, rozpoczęły. Sukcesy pierwsze miały takie badania z gigantyczną ilością obrazów, z opisywaniem obrazu, na przykład przy pomocy słów, co w zasadzie przełożenie obrazu na słowa to był jeden z takich problemów informatycznych, na którym myślano, jak to zrobić. On może w zasadzie nie jest rozwiązany, ale już sobie z nim dobrze radzimy. I tak naprawdę w drugą stronę działają te systemy do generowania grafik. Tak. Sprężenie tekst na obraz i w drugą stronę też. Tak. Michale, ja pozwolę sobie tutaj postawić kropkę, bo mamy już 6 po 19, zrobiliśmy naszą rozbiegówkę. Ja, drodzy Państwo, bo jest Państwa już tutaj z nami dosyć sporo, witam raz jeszcze, dzień dobry wszystkim słuchaczom Podróży bez paszportu, dzień dobry wszystkim obserwatorom i fanom wydawnictwa Workbook, dzięki któremu się tutaj spotkaliśmy. Dzień dobry również wszystkim, przede wszystkim czytelnikom Michała Cholewy. Dzisiaj to jest pretekst naszego spotkania, pokazuje blisko. Gra o sumie niezerowej. Michał Cholewa, znany na pewno Państwu, matematyk z wykształcenia, informatyk z zawodu, fantasta z zamiłowania. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie, bo przyznam, że w rytm fantastyki nie rozmawialiśmy jeszcze na Podróży bez paszportu, ale tutaj się pojawia bardzo dużo wątków, więc jeszcze raz oficjalnie dzień dobry Michale, kłaniam się nisko. Dzień dobry Mateuszu, bardzo miło mi z Tobą rozmawiać. Dzień dobry Państwu. Tak, główną rolę również odgrywają dzisiaj Państwo z nami, którzy są na żywo, więc ja zachęcam, ja postaram się tutaj obsługiwać na bieżąco wszystkie okna przeglądarki, pytań, bo jesteśmy w różnych miejscach, jesteśmy i na Facebooku, i na YouTubie, więc postaram się na Państwa pytania spoglądać i zadawać je autorowi. To jest wyjątkowa możliwość w trakcie najbliższej godziny. Michale, prezydent Joe Biden podpisał, o ile dobrze pamiętam, w ubiegłą środę dekret blokujący i regulujący amerykańskie inwestycje w kluczowych branżach zaawansowanych technologii w Chinach. Przypomniałem sobie, czytając tę twoją książkę, przez którą prawie przeszedłem, i ten dekret, zamówienie obejmuje właśnie półprzewodniki, kwantowe technologie informacyjne, również i sztuczną inteligencję. On zapowiedział, Biden, Joe Biden, jest o Stanach Zjednoczonych i Chinach, mówimy dosyć sporo w ostatnim czasie, że ogłasza jakby taki w pewien sposób stan wyjątkowy w odpowiedzi na to, że postępy Chin w zakresie wrażliwych technologii i tych produktów o kluczowym znaczeniu właśnie dla wojska, dla wywiadu, inwigilacji i lub zdolności cybernetycznych. Powiedz mi, czy ty jesteś takim obserwatorem tej geopolitycznej, nazwijmy, gry mocarstw? Obserwujesz na bieżąco tę atmosferę pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem? Pytam, bo w książce tej atmosfery sporu pomiędzy mocarstwami jest bardzo sporo. To znaczy, w tym sensie obserwuję, jak wszyscy obserwujemy, to znaczy poprzez wiadomości na ogół. Ja nie jestem osobą, która się zawodowo zajmuje politologią i w szczególności również nie zajmuje się analizą sytuacji, więc trudno nazwać mnie ekspertem zdecydowanie w tej dziedzinie. Natomiast akurat ten konkretny ruch, on się wydawał dość, wiemy, to nie jest tak, żebym wpadł na to, że prezydent Biden zaraz to zrobi, ale kiedy on już go zrobił, to
nie jest on wielkim zaskoczeniem tak naprawdę, bo skądinąd wiadomo, że w tej chwili przewaga informatyczna daje gigantyczną przewagę, no i gospodarczą, i militarną. Więc tak naprawdę chcielibyśmy, to znaczy, gdybyśmy my byli mocarstwem, chcielibyśmy, żeby inne mocarstwo, które z nami konkuruje, nie miało tych technologii rozwiniętych tak dobrze jak my. No więc jeżeli Ameryka toczy z Chinami tak naprawdę bój, no w tej chwili na szczęście gospodarczy, o supremację, tak naprawdę o bycie najpotężniejszym mocarstwem, to jest oczywiste, że będzie się próbowała zabezpieczać. Teraz czekamy, co zrobią Chiny, bo one sobie są w stanie dużo wymyślić same. To jest wielki kraj, ma bardzo zdolnych naukowców. Ale ta walka jest dość naturalna, tak samo jak nie eksportują do siebie broni. A ty w twoich książkach, ja tu oczywiście pytam też w imieniu słuchaczy, którzy też nie czytali Michała Cholewy, ale też którzy Michała znają, ci bohaterowie, ci ludzie, te nacje są samowystarczalne? To są ludzie, którzy grają na siebie rzeczywiście, na, nazwijmy to takie modne słowo, suwerenność technologiczną? Pamiętaj, że akurat w algorytmie wojny wszystkie trzy mocarstwa są ze sobą w stanie wojny od 10 lat, nawet więcej niż 10, co oznacza, że one w sposób oczywisty muszą być od siebie w miarę niezależne, ponieważ nie handlują między sobą. I w wyniku tego te ścieżki idą nieco inaczej. No tam, te zmiany są tam drobne. Ja tutaj nie chcę za bardzo spoilerować nikomu, No jeżeli właśnie. ktoś jeszcze nie czytał, ale zasadniczo no, sama Unia Europejska no, to jest ileś planet. Oni sobie są w stanie poradzić. To, co prawda większość tych planet to są takie planety, które tam mają, nie wiem, 80 tysięcy mieszkańców w porywach, ale jednak, w szczególności zasoby z planet. Tak, ja właśnie też miałem dosyć problem, bo nie chciałem zaspoilerować i tym słuchaczom, którzy widzą, którzy chcieliby po książkę sięgnąć. Raz jeszcze Gra o sumie niezerowej Michał Cholewa. Proszę książkę zamawiać, jeżeli jeszcze Państwo nie przekonali się do tego typu literatury lub mają w planach. Warto naprawdę. Wojna to jest słowo klucz, które przewija się w Twojej twórczości. Powiedz mi, jesteś fanem gier wojennych? Jeżeli chodzi też również o twój umysł analityczny. O rozrywkę. To znaczy tak. Uważam, że wojna jest absolutnie najlepsza do tego, żeby rozgrywać ją na planszy albo nie czytać, albo na komputerze. I tam generalnie powinna zostać, w tych miejscach. Niemniej, chociaż znowu trudno mnie nazwać ekspertem od gier wojennych, bo to nie jest tak, że mam mnóstwo czasu na to, żeby nie grać, to jednak zdecydowanie lubię. Nawet swoją drogą przeglądanie, no powiedzmy nie instrukcji, tylko ogólnego spojrzenia na świat w grach wojennych jest całkiem interesujące. Bardzo dużo pomysłów. Kiedy obserwujesz to, co się dzieje na Ukrainie, kiedy widzisz o tym, że jak ważną rolę dzisiaj pełnią rolę właśnie te technologie właśnie na tej wojnie, Elon Musk, Starlinki, wykorzystanie dronów dzisiaj tak bardzo. Ja też obserwowałem z dosyć zachwytem sztaby jednej, no powiedzmy bardziej strony ukraińskiej, która to widać było wysyp ekranów multimediów, ale to też oczywiście nie jest kwestia ostatnich lat, miesięcy, ale no powiedzmy armie mają na wyposażeniu taki sprzęt, który umożliwia im skuteczne powiedzmy rażenie przeciwnika. Technologie na wojnie. Dla ciebie nie było to nowością, kiedy w jakiś sposób nie piałeś z zachwytu, kiedy dowiedziałeś się o tym, jak bardzo tureckie drony Bayraktary są skuteczne. One są skuteczne w bardzo konkretnych warunkach, oczywiście, ale to nie jest przecież daleko pierwszy raz, kiedy drony są używane na polu walki. Sami Amerykanie używają swoich dronów no, bez przerwy, właściwie wszędzie, gdzie są. To jest w sumie zdecydowanie oczywistym rozwiązaniem, kiedy już się drona ma, ponieważ dużo taniej jest stracić drona niż stracić pilota.
najdroższym elementem każdego systemu jest jednak człowiek, którego trzeba wyszkolić. To trwa, to kosztuje. Więc nie jest niczym dziwnym, że kiedy drony w ogóle są, to się ich używa, a ponieważ technologia dronowa nie jest technologią sprzed tygodnia, no to one już są wytestowane. Ciekawym, tak naprawdę, nie może nie wnioskiem, tylko ciekawą obserwacją jest to, jak drony, nawet względnie małe drony, to nie są te największe drony bojowe właśnie, jak tam Reapery, czy w ogóle wszelkie wymysły w tej chwili armii amerykańskiej, tylko relatywnie nie za duże drony, są w stanie być narzędziem walki w walce nie z jakiejś asymetrycznej wojnie z grupami terrorystycznymi albo z jakąś partyzantką, tylko faktycznie z liniowymi jednostkami było, nie było armii państwa aspirującego do bycia mocarstwem. To I one sobie tam radzą. Jasne, one potrzebują sprzyjających warunków, ale wyraźnie widać, że one ten egzamin, jeżeli te warunki dostały, to zdawały. tak. Za chwilkę wrócimy do tego tematu. Pójdziemy dalej w myśl o tego, czy ufam, jak już takie narzędzia na polu bitwy walki się pojawiły, to czy właściwie, czy im ufamy. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Pierwsze już zadajemy autorowi. Pani Urszula Janiszyn, ciekawe. Michale, a nie kusiło Cię, by postawić na nowe twory polityczne, aniżeli bazować na Unii, Stanach i Chinach? Przyznam, że nie bardzo. To znaczy, ja musiałem sobie ustalić jakoś tę stronę. Zarówno Unia, jak i Stany, jak i Chiny dawały mi mocną bazę takich skojarzeń, które czytelnik może mieć. Co jest istotne, ponieważ w każdym świecie zew jest sens, żeby mieć jakieś elementy, na które można się zaczepić. I one nie są nowe, nie są całkowicie nowe. Oczywiście można było powiedzieć, że na przykład, nie wiem, bohater jest Hindusem. No, Indie też mocarstwo mogło sobie poradzić. Ale ja już i tak musiałem robić research dotyczący Chin. A o ile mniej więcej wiem, przynajmniej jakie są naleciałości kulturowe unijne, to Indii nie znam. Byłoby nieskończenie wiele więcej okazji, żeby się na nich potknąć. A tak to jest, że wśród czytelników na pewno znajdzie się ktoś, kto jest albo był w Indiach długo, albo jest ekspertem od Indii i oni to wypomną. A Indie, Chiny też trzeba poznać w jakiś sposób myślenie w kategoriach politycznych, geopolitycznych, wojennych, też jak dana nacja, jeżeli już porównujemy, też jakie ma podejście do szeroko pojętej innowacji, o tak. Tak, znaczy tutaj oczywiście ja nie mam cienia wątpliwości, że prawdopodobnie eksperci od Chin znaleźliby mi pewnie stuzin pomyłek dotyczących Chin, bo ja sam ekspertem nie jestem, moja wiedza polega na książkach, w Chinach nigdy nie byłem. Książki no, przeczytałem i spróbowałem wyciągnąć wnioski. Oczywiście ułatwiłem sobie przez to, jak w tej chwili Chiny działają, to znaczy jak nie w tej chwili, tylko w tej chwili w algorytmie wojny. Więc wiele rzeczy mogę przesunąć na karb tego. Natomiast w pewien sposób wydawało mi się ciekawe, żeby wykorzystać struktury dziedziczone z Ziemi. Bo faktycznie mogłem również wymyślić, że jest, nie wiem, federacja planet i, nie wiem, imperium. Tutaj wstaw jakąś nazwę ładną. Ale nie jestem po pierwsze najlepszy w nazwach. A po drugie, ja chciałem tych ludzi zaczepić jako pochodzących z Ziemi. Bo trudno pisze się obcych, może też ktoś powiedzieć. Obcy się potwornie trudno pisze. Ja jeszcze, znaczy nie, spotkałem co prawda autorów, którzy dobrze napisali obce rasy, takie naprawdę, naprawdę dobrze, ale za każdym razem jest to ewenement. I liczenie na to, że się dobrze napisze obcą rasę, oznacza, że musi mieć doskonały pomysł na obcą rasę. Ja przyznam, że poszedłem trochę na skróty, bo mnie SI są obcą rasą tak naprawdę,
ale one jednocześnie są obcą rasą, która została wytworzona przez ludzi. W związku z tym one mają, powiedzmy, interfejs do kontaktu z ludźmi. I powiedziałbym, przynajmniej płaszczyznę porozumienia jakąś. Wracamy więc do tematów dzisiaj dalej o technologicznych. Powiedz, bo tak, jedna to jest przestrzeń konfliktu, wojny, o której też rozmawialiśmy, ale też jest przestrzeń życia. Czy dzisiaj rzeczywiście tak bardzo ufamy maszynom, że wprowadzamy je bezgranicznie do naszego życia? Mam takie spostrzeżenie. On oczywiście jest oparty tylko i wyłącznie na moich własnych wnioskach, więc podejrzewam, że jest możliwe, żeby mnie odbić, że ludzie mają tylko dwa tryby działania z systemami zaawansowanymi. Albo nie ufają im wcale, albo już ufają im całkiem. To znaczy, jeżeli dostajemy, nie wiem, system, który ma nas prowadzić do celu, to przez jakiś czas będziemy go weryfikować z mapą. Jak się okaże, on 100 razy się sprawdzi, to już po prostu nie będziemy tego sprawdzać. I potem generują się takie wypadki, jak ktoś na przykład zjeżdżający samochodem po schodach, bo mu GPS kazał skręcić, albo tam zjeżdżający z mostu. Ponieważ, mimo że bardzo łatwo to się weryfikuje, prawda? Wystarczy spojrzeć przez okno i się widzisz, tam nie ma drogi. Ale my przyzwyczajamy się do tego, żeby ufać maszynom. Poczynając od takich zupełnie prostych, na przykład nikt nie weryfikuje świateł, w sensie takich na skrzyżowaniu. Jak jest zielone, to zakładam, że tamci mają czerwone i nie myślimy o tym. To jest przykład systemu, któremu ufamy bezgranicznie. Mam Czyli wrażenie, że tak, proszę. autonomiczne wozy to są takie systemy, które osobiście ja bym prawdopodobnie uważał, że należy ich pilnować przez jakiś czas, bo przecież już w Stanach były całe sprawy, że w autonomicznych wozach, które mają w przepisach powiedziane, że mają mieć kierowcę, który cały czas patrzy, ale jeszcze mają zabezpieczenia takie, że trzeba trzymać łapy na kierownicy, ludzie próbują obejść te zabezpieczenia, żeby móc tam spać w trakcie drogi. To znaczy, że oni już przeszli tą linię. To nie jest tak, że oni tam średnio ufają, to jest nowa technologia. Nie, oni już wiedzą, że to będzie działać i czasami się mylą oczywiście, ale wiedzą, że to będzie działać na tyle, że przestają to weryfikować, że obchodzą zabezpieczenia, żeby pozwolić temu na więcej. Krótka przerwa. Wiem, że Państwo cały czas docierają w ramach naszego spotkania. Przypominam, trwa spotkanie Michał Cholewa. Gra o sumie niezerowej. Zachęcam Państwa do zakupienia książki. Jesteśmy tutaj dzięki wydawnictwu Warbook. Też ważna rzecz, żeby dotrzeć do szerszego grona słuchaczy, widzów, warto dać kciuka i polajkować post na Warbooku właśnie, który transmituję na żywo. Czy to są Państwo też na podróży bez paszportu, warto też dać kciuka na YouTube. Ale jeżeli tutaj jeszcze przeczytam jeden z komentarzy, by wspominałeś o tym, że nazywanie nazwy średnio ci idą, ale tutaj pan Michał Chlewicki pisze, nazywanie okrętów wojennych poszło ci dobrze. Także jest zawsze jakiś. Ale ile ja się narobiłem na tym, ile ja siedziałem nad tymi nazwami. Każdy nowy to był dla mnie problem, bo po pierwsze nie tak łatwo myśleć fajną nazwę dla okrętu, a po drugie, jak już się już miało, to od piątego tomu to nie wiadomo, czy przypadkiem już go na przykład nie rozwaliłem w pierwszych czterech tomach, bo już kiedyś miałem ten świetny pomysł, użyłem go, a potem go bezmyślnie zestrzeliłem. Ale ufam, że masz jakiś taką, nazwijmy, klaser, gdzie tam powiedzmy alfabetycznie Tak, sobie tak. coś tak. Tak, ale ja go stworzyłem właśnie na etapie piątego tomu. Kiedy Tak. się zorientowałem, kiedy pierwszy raz trafiłem na okręt, który mi beta, znaczy mój testowy czytelnik wyłapał, że się powtórzył. Dobrze, może Państwo czytając wyłapią kolejne rzeczy, ale żeby wyłapać, to trzeba książkę zakupić, więc zachęcam. Drodzy Państwo, Michale, wspominałeś o tej bezgranicznej, może bezgranicznemu zaufaniu dla światła, sygnalizacji świetlnej. Wydaje mi się, że ChatGPT, który jest zwykłym botem lingwistycznym, no przynajmniej mnie zmusza do jakiś sposób do weryfikacji informacji. Oczywiście to jest tylko jakiś jeden przykład. Technologia będzie nas, miała nam ułatwiać życie,
ale pytanie, czy jednak trzeba tutaj zachować ten pierwiastek ludzki, o taki, nie oddać się bezgranicznie tej technologii od A do Z. Przede wszystkim ChatGPT jest technologią nową, więc jest naturalne, że mu nie ufasz, bo jesteś przed tą linią. Po drugie, mamy całkiem dużo znanych przypadków, kiedy on się myli. W związku z tym, oczywiście, kiedy my mamy sygnały, że ten system, no, generalnie jeszcze nie należy mu ufać, to mu nie ufamy. Ale jeżeli damy takiemu czatowi GPT jeszcze za 3 lata, 4, no i obstawiam, że powiedzmy w tej dekadzie, może pod koniec, on będzie już na tyle dobry, że oczywiście będziesz go sprawdzać, jak będziesz go używał, a potem będziesz go sprawdzać coraz mniej. A potem stwierdzi, że w sumie nie trzeba, bo w końcu zawsze ma rację. Ilekroć sprawdzałeś, to się zgadzało. Na Czyli razie jest stosunkowo łatwo sprawdzić, czy on się myli, bo w ogóle sam sposób generowania przez niego tekstu jest przecież sekwencyjny. W związku z tym, skąd inąd wiadomo, że to jest tylko taki, no, już nie jest to model statystyczny, ale nieco bardziej skomplikowany model statystyczny. On oczywiście ma w środku zaszyte całkiem mnóstwo bardzo fajnych mechanizmów. I opiera się na bardzo dużych ilościach danych, bo się szkoli jakieś makabryczne ilości czasu. Ale to jest tak naprawdę, to jest tylko maszyna. To on ma dwie ciekawe rzeczy, które się na razie bada, i to są cechy emergentne, ale jemu jest daleko do tego, żeby naprawdę udawał człowieka. Zresztą oni nie próbują, żeby on udawał. On cały czas mówi, że jestem tylko modelem językowym. Że w związku z tym nie będę mówił tego, nie będę mówił tamtego. Więc podejrzewam, że on jest również na poziomie interfejsu ustawiony tak, żeby ludzie wiedzieli, że należy go sprawdzać, a i tak już nie sprawdzają. To znaczy, już są pisane całe prace tam w szkołach wyłącznie przy pomocy czata GPT. Słyszałem ostatnio, przy czym nie weryfikowałem tego, że jacyś dziennikarze napisali coś przy pomocy czata GPT i nie sprawdzili. I wcale bym się nie zdziwił, bo jeżeli się śpieszyli, jeżeli wyglądało to okej, to mogli uznać, że to jest w porządku. Pan Czesław Studnicki pisze: niedługo sieci będą o nas wiedzieć wszystko, a my nie będziemy wiedzieć, co wiedzą. Informacja jest wszystkim, wszystko jest informacją, więc kto się więcej, ten więcej. Kto wie więcej, ten więcej może. Michale, czyli uczłowieczamy cały czas sobie te technologie. Cały czas są nam bliższe. To znaczy, to są dwa oddzielne problemy. Pierwsze jest, że cały czas są nam bliższe i to jest prawda. Cała sprawa z Cambridge Analytica pokazała, że można z tego, co my ujawniamy no, w sieciach społecznościowych, czyli to nie są jakieś na ogół, wielu ludzi się nie wywnętrza w tych sieciach, nieprawdopodobnie dużo, na tyle dużo, że ma to znaczenie polityczne. To znaczy, że opłaca się tych danych wykorzystywać w polityce i to nawet w takich miejscach jak Stany Zjednoczone, które są no, ważne na mapie świata. I tak, no, technologia jest bliska nam, my przecież sami nosimy ze sobą telefony cały czas, które mają mikrofony, które mają GPS-y, w związku z tym wiadomo, gdzie jesteśmy. Korzystamy z kart lojalnościowych, więc sklepów, w związku z tym jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie, ktoś jest w stanie wiedzieć, jakie robimy zakupy w tych sklepach, ponieważ wygodniej nam chodzić do dużych sklepów, ponieważ tam wszystko jest. Więc oczywiście są ludzie, którzy chodzą do sklepów osiedlowych, płacą gotówką, ale ich jest coraz mniej. To nie chodzi o to, że nie istnieją tacy ludzie. Chodzi o to, że my jako społeczeństwo jesteśmy coraz więcej swoich danych wysyłamy w świat. I to jest tylko kwestia tego, kto ich będzie obserwował. I jakie wnioski z nich wyciągnie? A wyciągnąć można naprawdę bardzo duże wnioski, znaczy bardzo dużo wniosków, bardzo, bardzo wiele mówiących. Co do zaufania, pan Krzysztof Iwan pisze: jako że zawodowo pracuję przy tworzeniu kodu maszynowego, zawsze się rozglądam, zanim przejdę na zielonym. Także to kolejne trzeba. Ale czy dlatego, co inaczej, to jest bardzo słuszne. To znaczy, ja bardzo popieram takie rozwiązanie, ale pytanie brzmi. Czy dlatego się pan rozgląda, że myśli pan, że samochody też mogą mieć zielone światło, kiedy pan ma zielone? Czy dlatego się pan rozgląda, że uważa pan, że jakiś kierowca może zignorować to, że ma czerwone?
bo to są dwie różne rzeczy. Pytanie, czy ufamy, czy problem z zaufaniem mamy wobec świateł jako urządzenia, czy wobec innych kierowców, że zignorują przepisy. Tak. To jest pytanie do pana Krzysztofa, więc liczymy na odpowiedź. Dalej przepytujemy autora. Drodzy Państwo, Michał Cholewa jest z nami. Gra o sumienie zerowej, wydawnictwo Warbook. Dzisiaj o tym, czym jest sztuczna inteligencja, między innymi. Rzeczywistość wojenna, wróćmy do tego. Bardzo mnie to ciekawi, interesuje. Jest jakiś raport wojenny, jest jakaś decyzja, którą trzeba podjąć. Jakiś model szacowania ryzyka na wojnie, nazwijmy to te wąskie pole odpowiedzialności za ludzkie życie. No i tutaj w tym wszystkim technologia. No, trzeba będzie co zdać raport z tego, że dron podjął decyzję taką, jaką podjął. Kto odpowiada za to, co znajdzie się w raporcie? O, to jest bardzo w tej chwili bieżący problem, ale w chwili obecnej próbuje się to obchodzić w pewien sposób, przez to, że w wielu systemach jest obowiązek istnienia człowieka w pętli decyzyjnej. Co oznacza, że jeżeli leci sobie predator nad Afganistanem, to on może zrobić bardzo wiele, ale spust musi nacisnąć jeden z jego pilotów, którzy są gdzieś tam w kontenerze w Nevadzie. I obsługują ten system. W związku z tym teoretycznie zawsze można powiedzieć, no człowiek podjął tą decyzję. Oczywiście ten człowiek podejmuje tą decyzję na podstawie tego, co mu ten dron pokaże. To znaczy, to nie jest tak, że ten dron mu złośliwie coś pokaże, ale jeżeli ten dron się pomyli i uzna na przykład, że ktoś jest żołnierzem wrogim, jest, albo jest uzbrojony, albo ma bombę i biegnie w stronę naszych żołnierzy, to jeżeli, no to prawdopodobnie przekaże tą informację operatorowi. Operator podejmie jedyną słuszną decyzję na podstawie mylnych danych, to znaczy trzeba tą osobę wyeliminować. Tą samą decyzję podjąłby dron samodzielnie oczywiście, bo też by wykrył, też by zidentyfikował i też by wystrzelił. Natomiast tutaj podejmują człowiek, ale on wchodzi do tego łańcucha decyzyjnego w zasadzie już z bardzo dużą ilością informacji, które mogą być prawdziwe, mogą być fałszywe. Oczywiście pracuje się nad tym, żeby te drony się nie myliły, ale ludzie są skłonni do bardzo sprytnego przeskakiwania ponad tym, co dron naprawdę mówi. Dron, w ogóle jakikolwiek system, na to, co myślą, że powiedział. To znaczy, ja lubię ten przykład, w związku z tym, że o nim wspominałem kiedyś, kiedy stworzono system do monitorowania, znaczy do poszukiwania terrorystów. Chyba w Pakistanie to było, ale głowy nie dam za państwo. Nazywał się Skynet, ponieważ oczywiście nazywanie systemu w ten sposób nie może w żaden sposób uderzyć nas. I ten system wyszukiwał ludzi podejrzanych o terroryzm na podstawie dwóch kryteriów. Musieli się dużo przemieszczać, co wyłapywał na podstawie telefonów komórkowych, ktoś musiał logować, i musieli być w pobliżu zamachów. Ale tą samą charakterystykę dzielili terroryści z dziennikarzami. Ale kiedy ktoś obsługiwał ten system, on stosunkowo łatwo mógł przeskoczyć myśleniem nad tym, że ten system mu wyznacza ludzi, którzy mają te dwie charakterystyki, do tego, że wyznacza mu, że znajduje mu terrorystów. Ten system go nie okłamał. Ten system podał mu dwie informacje, ale przeskok pomiędzy tym, że ta osoba ma tą charakterystykę, a jest terrorystą, został zrobiony domyślnie. I to spowodowało bardzo wiele problemów. I ofiar również. Czyli uczymy się, technologia uczy się na froncie. Tak jak ChatGPT przy każdym zadanym pytaniu, to tutaj jest w polu walki i tutaj dopiero stąd wyciąga wnioski. Technologia uczy się z chwilą, kiedy ma jak gdyby zezwolone uczenie. W machine learningu jest coś takiego jak proces douczania. I oczywiście, jeżeli my możemy go wyłączyć, możemy powiedzieć, działaj z tym, co masz, a możemy powiedzieć, adaptuj się. I technicznie lepiej jak się doucza, ale w praktyce oznacza to, że my jesteśmy w stanie bardzo zaśmiecić
mu, bardzo zaśmiecić mu zbiór uczący i w konsekwencji wnioski, jakie wyciągnie. Na przykład, to jest akurat przykład z opowiadania, z któregoś z kroków nieznane, Jastrzębie Gołębie tam było, i to było o takich latających dronach zresztą, które miały sprzeciwiać, miały blokować przemoc, zabójstwa. Dokładnie, one miały, były ustawione na zabójstwa, to znaczy, jak ktoś miał kogoś zabić, one wykrywały jego tam stres, jego poziom hormonów, jego temperaturę. Jak stwierdziły, że on zabiera się za zabójstwo, co weryfikowały tym, że potem było zabójstwo, jeżeli nie interweniowały, to kopały go prądem. Osoba dostawała kopa. Ale jak się zaczęły dostosowywać, to najpierw chyba trafiły na jakiegoś takiego przestępcę, który zabijał całkiem na zimno i w ogóle już tak miał wiele trupów na koncie, że nie miał tych objawów. W związku z tym się nauczyły, że bez tych objawów też może być morderstwo i musi być tylko trup. A ponieważ nie pamiętam, czy ktoś tam zapomniał, czy ten nie wyspecyfikował, że chodzi o człowieka, to w pewnym momencie dostawało się kopa prądem za próbę zabicia muchy paczką. Bo emocji nie było, ale emocji mogło nie być, bo system się tego nauczył, a trup był. Być może ten system byłby lepszy, gdyby go nie douczać jednak i dać mu startowe parametry. Cieszę się, że powiedziałeś o machine learning. Pan Piotr Hejmo zadał ciekawe też pytanie i to jest okazja też dla Państwa oczywiście, żeby zadawać kolejne. Chciałbym zapytać Pana autora o rzeczy bardziej przyziemne, mianowicie uczenie maszynowe. Co uważasz za must have w kwestii nauki, ścieżki kariery? Moja ścieżka kariery szła bardzo zygzakiem w stronę machine learningu, bo ja zacząłem od matematyki, więc oczywiście jako matematyk uważam, że najważniejsza jest matematyka. I w zasadzie to nawet nie jest tylko mój matematyczny szowinizm, ponieważ naturalnie jako matematyk uważam, że to w ogóle jest najważniejsza dziedzina nauki, ale ja tak naprawdę, kiedy zaczynałem pracę w machine learningu, relatywnie byłem mało ograny z oprogramowaniem. Ja tak naprawdę naszego roboczego języka programowania, którym był Python wtedy, zresztą dalej jest, ale wtedy dla mnie był nowy, ja się uczyłem już na stanowisku pracy. Moimi kluczowymi umiejętnościami było to, że byłem matematykiem. Więc, bo matematyka pozwala budować zasady, budować modele, trochę rozumieć język, w jakim pisane są artykuły. Tak. Więc powiedziałbym zacząć od tego. Podejrzewam, że jeżeli już trzeba jakiś kawałek matematyki, to powiedziałbym algebra liniowa, ale tutaj teoria liczb, grafy, Jasne. To tędy bym chciał. wracamy do tematu. Michale, czy sztuczna inteligencja to byt? Znaczy, wszystko jest chyba bytem, ale masz na myśli, czy jest świadomym bytem, czy może Świadomym. być świadomym bytem. Może być. Nie, znaczy w tej chwili nie jest. I nie sądzę, żebyśmy potrafili to stwierdzić, jeżeli kiedykolwiek będzie, ponieważ świadomość jest czymś, co nie za bardzo jesteśmy w stanie określić nawet u siebie. To znaczy, nie wiem, czy jesteś zaznajomiony z takim konceptem jak chiński pokój. Jeszcze Kojarzę, sobie. tak. To jest. Żeby przybliżyć widzom, to jest taka idea, że jeżeli ktoś jest zamknięty w pokoju, ma w środku mnóstwo podręczników dotyczących języka chińskiego i to dotyczących bardzo utylitarnie, to znaczy dotyczących jak odpowiadać na pytania zadane chińskimi znaczkami i są bardzo dokładne instrukcje, jakimi znaczkami odpowiadać na jakie znaczki. I co jakiś czas pod drzwiami pokoju wsuwana jest kartka, na której są zapisane znaczki i ta osoba w tym pokoju, korzystając z tych wszystkich podręczników, może udzielić odpowiedzi na te znaczki, napisać i wsunąć ją z drugiej strony pod drzwi, żeby ona wyjechała. To ta osoba nie zna chińskiego. Ona nie wie, na co odpowiada. Ona ma tylko te instrukcje. Natomiast z zewnątrz wygląda, jakby była całkowicie świadomym rozmówcą po chińsku. I na tym etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. One nie rozumieją, co mówią, na szczęście może. Natomiast uważam, że to jest kwestia dekady, kiedy będą potrafiły nas zmylić. To znaczy, kiedy
kiedy system sztucznej inteligencji, taki powiedzmy ChatGPT, będzie potrafił nas oszukać co do swojej świadomości. Znaczy, może nie, że oszukać umyślnie, bo żeby umyślnie oszukać, musi być zamysł oszukiwania, a nie sądzę, żeby ten system zamysł miał. Natomiast będzie potrafił zachowywać się tak, że to nie jest tak, że jacyś testowi badacze nie odróżnią go od człowieka, tak jak teraz się robi testy Turinga, ale przejdzie taki globalny test Turinga. I myślę, że to jesteśmy w stanie łatwo osiągnąć. Być może widziałeś wywiad profesora Andrzeja Dragana z redaktorem Patrycjuszem Wyżgą, mocno właśnie o sztucznej inteligencji. Pan profesor mówi, nie potrafię sobie wyobrazić scenariusza, który będzie dla nas pomyślny. Mowa tutaj o takiej trochę faworyzującej rozwój sztucznej inteligencji, to znaczy, że pan profesor Dragan mówił o tym, że my jako jakby to, co nas odróżnia od innych gatunków, to fakt, że jesteśmy, mamy intelekt, jesteśmy słabsi często na innych polach. To, że wygrywaliśmy na wielu polach, sprawiało, jakby to było wynikiem naszego intelektu, a teraz tworzymy coś, co jest w stanie zagrozić nam samym. Nigdy takiej sytuacji nie było. Jak dotąd nie było, to prawda. To znaczy, oczywiście, gdybyśmy zakładali, że sztuczna inteligencja może mieć własne, automatycznie generowane cele, znaczy przez siebie generowane cele, jakieś samostanowienie, to oczywiście byłaby bardzo niebezpieczna, gdyby chciała. No bo zakładamy już, że jest jakoś samoświadoma, w związku z tym możemy tu mówić o jej woli. Nam w tej chwili dużo bardziej zagraża to, że sztuczna inteligencja świadoma nie będzie, że będzie wykonywała to, co jej każemy, tylko my każemy jej wykonywać coś głupiego, to znaczy nie pomyślimy o rzeczach, na które możemy wpaść, ponieważ sztuczna inteligencja nie myśli w kategoriach moralności, nie myśli w kategorii rozsądku, a tylko optymalizacji pod zadanie, co w szczególności oznacza chyba była taka wyjątkowo prosta gra, bo polegała na klikaniu tylko i wyłącznie w jednym miejscu na ekranie, ale ona ilustruje koncept taki, że sztuczna inteligencja dostaje polecenie robienia spinaczy maksymalnie efektywnie, w związku z tym, ale nie dostaje żadnych innych barier, w wyniku czego ona przetwarza cały świat po to, żeby był efektywną fabryką spinaczy. Nie dlatego, że zamierza się ludzkości pozbyć, tylko dlatego, że dostała zadanie robienia spinaczy i potrzebuje tych rzeczy, żeby działało. I ona się nie zorientuje, że być może ludzie mieli na myśli lub spinacze, ale tak na spokojnie, ponieważ jeżeli tego się jej wprost nie powie, to uzna, że to zadanie można zoptymalizować bardziej. To są tak naprawdę w tej chwili systemy optymalizujące. I jeżeli nie powiemy im, jakie są warunki brzegowe tej optymalizacji, to będzie optymalizować w opór. Więc tak naprawdę to nam dużo bardziej grozi niż świadome sztuczne inteligencje, które stwierdzą, że chcą być wolne i zaczną wybijać ludzi. Tak. Jeszcze ostatnie pytanie przed tym, zanim przejdziemy do pytań widzów. Tak się w tej książce, to co bardzo wybrzmiewa, tam też jest wpływ technologii na procesy polityczne, na pewne procedury. Zastanawiam się, jak to będzie miało wpływ w naszym świecie, jeżeli chodzi o skuteczne oddziaływanie na decyzje polityków, bo zaraz będziemy mieli wojnę, kto ma lepsze jaj, ten ma kontrolę, procedury na wyborców. Nazwijmy to, nie wiem, lubisz demokrację? Demokracja to nie jest dobry system, ale też nie mamy lepszego. No to znaczy w tej chwili jest najlepszym, co możemy mieć. Z wszystkimi jej słabościami oczywiście. No właśnie, tworzymy sobie coś takiego golema. Tworzymy sobie takiego golema, tworzymy coś, nad czym być może, i to ja tu będę trochę straszył, nad czym, bo takie komentarze się pojawiają, tworzymy coś, nad czym nie będziemy mogli zapanować. No i co z demokracją? Co w tym świecie? Ale technicznie rzecz biorąc, teraz możemy spokojnie uznać, że na przykład w takiej Polsce
systemy sztucznej inteligencji, takie manipulacyjne, no nie działają tak dobrze jak powiedzmy w Chinach czy w Stanach, prawda? Ale jednocześnie istnieje coś takiego jak manipulacja. To znaczy ludzie manipulują innymi ludźmi poprzez na przykład dostęp do informacji. Po to się robi propagandę. To nie jest tak, że wymyśliliśmy ją teraz, ona była od zawsze. Więc oczywiście sztuczna inteligencja w tym jest bardzo efektywnym narzędziem. Ale to nie jest tak, że ona wprowadza, powiedziałbym, nową jakość, poczynając od ilości. To znaczy jest w stanie na przykład dobrać przekaz propagandowy pod każdą osobę oddzielnie, tak żeby on był najskuteczniejszy. To tak naprawdę było w aferze Cambridge Analytica. Natomiast to nie jest całkowicie nowy koncept. To znaczy na przykład, jeżeli w jakimś kraju losowym nie ma sztucznej inteligencji w ogóle, takich systemów sztucznej inteligencji, bo to na przykład używa się telewizji albo radia. Większość teraz ludzi, zwłaszcza młodych, czerpie informacje z internetu. To jest źródło bardzo podatne i na personalizację danych, i na pobór danych od osoby, i na przetwarzanie dużej ilości danych naraz. To jest idealne środowisko do tego, żeby manipulację polityczną wprowadzać. I oczywiście nie wątpię, że systemy sztucznej inteligencji będą używane do tego, żeby wygrywać wybory, ale nie poprzez oszustwo wyborcze. To znaczy nie wiem, że takie wprost oszustwo wyborcze, że tam będzie podrabiać głosy, bo to prawdopodobnie będzie pilnowane, ale w ten sposób, że będzie umiało, że da ludziom, którzy chcą przekonać innych ludzi, narzędzie, żeby przekonać ich skuteczniej. A twoi bohaterowie lubią demokrację? Moi bohaterowie są żołnierzami. Żołnierze z definicji bronią demokracji, ale żyją w środowisku niedemokratycznym. Armia nie jest środowiskiem demokratycznym. Więc moi bohaterowie, nikt ich nie pytał. Na pewno moi bohaterowie uważają, że, może nie wszyscy, ale na pewno ci główni, uważają, że co prawda oni walczą i są silniejsi, zdrowsi, więksi od standardowego cywila, ale to nie oni będą budować świat, który wywalczą. Znaczy, oni jak gdyby w tym świecie mocno jest podkreślone, że jak się człowiek zostaje żołnierzem, to trochę się może nie wypisuje całkiem z rodzaju ludzkiego, ale ta odrębność wojska od świata cywilnego jest wyraźna. No i co inteligentniejsi żołnierze wiedzą, że to raczej jest takie, oni nie będą korzystać z tego świata, który być może uda im się obronić, bo oni przez to, kim się stali, też na przykład chociażby, że są pakowani chemią, żeby być skuteczniejszymi żołnierzami, a trochę nie nadają się do życia w tym świecie. U nas oczywiście też trochę tak jest, bo przecież to jest bardzo poważny problem, że weterani wracają z jakichś miejsc, gdzie technicznie robili robotę w naszym imieniu, po czym państwo nie ma dla nich żadnej propozycji. Oni zostają sami z tymi swoimi demonami. Ale ich jest coraz mniej. Nie chodzi o to, że... I tam PTSD bez pomocy chociażby psychologicznej, bez wsparcia. I faktycznie stają się pod grupą. No, w Ameryce było to widać najbardziej po Wietnamie, prawda? Tak. Jest cała rzesza weteranów. My nie toczyliśmy tylu wojen w ciągu ostatnich 50 lat, w związku z tym u nas to jest na mniejszą skalę. Ale też żołnierzom nie jest łatwo. To robimy krótką przerwę na pytania widzów, a wiem, że dużo pojawiło się pretekstów do dyskusji. Ja pozwolę sobie, Michale, teraz możesz wziąć łyka wody, ja sobie już patrzę na to, co się dzieje na czacie. Mam nadzieję, że nadal kolega nie gra w Baldura. Jacek, dla Jacka pozdrowienia. Zachęcam Państwa do pozostawienia oczywiście kciuka, to warto zawsze, i do zalajkowania posta na Facebooku. Dajmy trochę spokój technologiom. Pan Przemek Trześniowski. Michał, czy czytasz tylko fantastykę? Nie, czytam sporo książek takich historycznych, ale dokumentalnych. Ostatnio czytałem o okrętach podwodnych, ponieważ lubię okręty podwodne. Prawdopodobnie nie odważyłbym się wejść na pokład żadnego z nich, ale jestem pod gigantycznym wrażeniem i
samej technologii i ludzi, którzy tam służą. Więc czytam sporo takich dokumentów, czytam trochę reportaży. Zdarza mi się kryminał, ale to rzadziej. Tak. Ale zdecydowanie nie tylko fantastykę, choć muszę uczciwie przyznać, fantastyka jest większością tego, co czytam, a na pewno miażdżącą większością beletrystyki, którą czytam. Tak. Pani Magdaleno Jagubowska, pani dotarła do nas nieco spóźniona, ale dobry wieczór, więc warto nadrobić. Dzień dobry raz jeszcze. Komentarz pana Czesława. Tyle techniki wojskowej w pełnoskalowej wojnie. Wszystko zależy od łączności, namiarów, internetu. Co się stanie w wypadku na przykład burzy magnetycznej? To wszystko się wyłączy. Michał. To systemy przejdą na autonomię. To znaczy w chwili obecnej jest tak, że oczywiście jeżeli się całkowicie wyłączy elektronikę, w większości sprzętu wojskowego teraz on przestanie działać. Natomiast jak wyłączyć całkowicie elektronikę w sprzęcie wojskowym, to jest oddzielny problem, ponieważ one są specjalnie przed tym zabezpieczane. Prawdopodobnie jeżeli chodzi o właśnie takie systemy autonomiczne albo zdalnie sterowane, bo drony pod tym względem na ogół nie pracują w trybie całkowicie autonomicznym, to one mają swoje sposoby, żeby działać samemu. Mają jakiś taki program spoczynkowy, nazwijmy to. I w pewnym momencie nawet, zdaje się, Iran przechwycił tak któregoś z amerykańskich dronów przez to, że właśnie odciął mu łączność, a potem GPS-a i zakłócił sygnał z GPS-a. I on sobie samodzielnie wylądował w niewłaściwym miejscu. Więc oczywiście to jest łączność, to jest w tej chwili bardzo, to jest nowe pole bitwy tak naprawdę. To znaczy, szczerze powiedziawszy, jeżeli jedna strona potrafi całkowicie zakłócić łączność drugiej strony, to jest w bardzo dobrej sytuacji. To znaczy, to potrafi zniwelować bardzo wiele przewag. Zresztą to się dzieje na Ukrainie. Ukraina bardzo dużo ugrała na tym, że dysponowała dużo lepszą informacją z pola walki i dużo lepszą łącznością. Więc to widać, a była niewątpliwie na sztuki słabsza od swojego przeciwnika. Ciekawy komentarz, tak, czekaj jeszcze przerwę. Ciekawy komentarz pana Marcina Kłosa. Dzień dobry, na początku chciałem pogratulować jednego z najlepszych cykli, jakie czytałem. Michale, gratulacje. I mam pytanie, skąd taki fatalizm u żołnierzy będącymi bohaterami pana książek? To już trochę łączy się z tym pytaniem. Że walczą, no nie wiedzą, o co walczą, tak? Oni w zasadzie, problem polega na tym, że większość bohaterów moich książek, to znaczy takich aktywnych, to są jednak żołnierze z Dowództwa Operacji Specjalnych. Dowództwo Operacji Specjalnych jest, powiedziałbym, uosobieniem zasady celu święca środki i oni sobie z tego zdają sprawę. Co oznacza, że na przykład już w pierwszym tomie pułkownik Bisbane mówi, że jesteśmy w operacjach specjalnych. To oznacza, że prawdopodobnie, kiedy wojna się skończy, już nawet jeżeli my umożliwimy jej wygranie, to prawdopodobnie skończymy przed sądem wojskowym, bo tak to już wygląda. Ale tak naprawdę to wynika też z faktu, że wojna w moim świecie jest, powiedziałbym, obliczeniowa. To znaczy tam jesteśmy w stanie stwierdzić, że no, ta operacja będzie nas kosztować 384 osoby, no, może nie aż tak dokładnie, ale mniej więcej można przewidzieć, że straty będą konkretne i jeżeli wyliczenia powiedzą OS-om, że mają tam 12% szans na przeżycie, no to oni się z tym liczą, że te obliczenia są prawidłowe i oczywiście mogą przeżyć, ale trzeba się liczyć z tym, że zginą, więc się liczą, ale też nie jest tak, że wszystkie postacie tam są takie fatalistyczne, bo no, mam przynajmniej kilka, które nie objawiają na pewno tego fatalizmu i kilka aktywnie optymistycznych, no i przynajmniej jedną, która jest pesymistyczna głównie dlatego, że właśnie by chciała wrócić do domu, a nie bardzo może, bo ciągle jest w rozjazdach. Ale główny bohaterem, to on jest fatalistą. A jeżeli chodzi o tych fatalistów, to masz bliskie relacje z swoimi bohaterami? To znaczy oczywiście, ale jak człowiek siedzi z tymi postaciami od 10 lat ponad, to oczywiście, że tak. Tak. Strasznie mi ciężko, ilekroć któryś ginie, mimo że to, nawet ja to piszę. No Marcin pyta, dlaczego główne postacie są tak często uśmiercane?
Nie wiem, czy to za dużo powiedziałem. Bo jest wojna. Bo jest wojna. Oni biorą udział w niebezpiecznych operacjach, a naprzeciwko nich nie stoją głupcy, którzy nie wiedzą, co robić, tylko stoi kompetentny przeciwnik, który też wykorzysta ich błędy, a ludzie popełniają błędy. A czasami nawet jak nie popełniają błędów, to znajdują się w sytuacji, z której bardzo trudno wyjść żywym. Ja jestem w ogóle wielkim, i jako czytelnik, zaczęło się oczywiście od tego, że jako czytelnik, i jako pisarz wrogiem sytuacji, kiedy właśnie jedna strona jest wyszkolona, inteligentna, a druga jest niedoszkolona i głupia. Bo wtedy zwycięstwo nie ma takiego znaczenia oczywiście, bo bardzo łatwo się pokonuje dużo słabszego przeciwnika. Ale już z chwilą, kiedy na przykład Unia Europejska powiedzmy walczy naprzeciwko bohaterów stają powiedzmy żołnierze Imperium, no to oni są tak samo zmotywowani, pewnie bardzo podobnie wyszkoleni, mają sprzęt podobnej jakości, czasem lepszej, czasem gorszej, to zależy od konkretnego rodzaju sprzętu, i tak samo chcą przeżyć. I starają się reagować na to, co bohaterowie robią. I czasem reagują skutecznie, no bo tego się nie da uniknąć. Tak. Filip pisze tak, w ramach ciekawostek to czytałem książkę Gwiezdne Szczenie. Jest tam multum informacji o sztucznej inteligencji. Czytałeś Gwiezdne Szczenie, kojarzysz? Nie, ale teraz już będę chciał czytać. Czyje to jest? Nie wiem, przeczytałem komentarz, więc pan Filip może, jeżeli jest z nami, może więcej dopowiedzieć, jeżeli chodzi o tę publikację, albo przynajmniej przekonać nas, że warto. Alfonso Harrington tutaj wspominany, ja nawet czytałem, tylko ja odpadłem gdzieś na czwartym tomie, bo wtedy już okazało się, że bohaterka umie wszystko i jakoś tak odpuściłem. Słyszałem, że potem się robi dużo lepiej, ale jakoś nigdy na niego nie wróciłem. Natomiast Honor Harrington ma bardzo ciekawy system, bo cały świat jest podciągnięty wyraźnie po to, żeby mogły okręty kosmiczne walczyć tak, jak walczyły żaglowce. Tam jest bardzo istotna jest i salwy burtowe, i to, żeby i te szyki, które są bardzo podobne do szyków żaglowców. I to jest bardzo ciekawy eksperyment techniczny. Ale nie ukrywam. Powiedziałbym, że przynajmniej przez te cztery tomy, powiedziałbym, za bardzo czarno-biały jest to świat. O. To jeszcze pytanie ostatnie, zanim będziemy rozmawiać dalej. Cykl świetny, mówi Andrzej Wodarski, aż się prosi o film. Sprzedałbyś scenariusz Netflixowi? To zależy, co Netflix mi powiedział. To... Ale po pierwsze, nie sądzę, żeby Netflix chciał go ode mnie kupić. Po drugie, nie sądzę, żeby chciał go ode mnie kupić, żebym miał jakikolwiek wgląd z tego, co zrobią ze scenariuszem. Ale prawdopodobnie dla pisarza w Polsce to jest jedna z niewielu opcji, żeby się poważnie dorobić na pisarstwie. Natomiast ja się nie znam na kręceniu seriali ani na kręceniu filmów, więc siłą rzeczy ja mogę, może nie gwarantować, ale mogę przekonywać ludzi, że jestem w stanie napisać dla nich dobrą książkę. Natomiast jeżeli ktoś by chciał nakręcić serial, to musiałbym prawdopodobnie w dużej mierze zdać się na jego umiejętności. Natomiast zdaje się, że Netflix przez pewien czas robił Expansa, który bardzo dobrze wyszedł. Faktem jest, że tego wypuścili z rąk, a szkoda. Znaczy, może nie szkoda, że go wypuścili z rąk, bo w końcu ten serial się doczekał bardzo satysfakcjonującego końca. Ale zdarzają im się rzeczy, które wychodzą bardzo dobrze. Oczywiście nie wszystkie. Tak. I mamy pierwszą godzinę, niemalże zaraz za moment naszego spotkania. Raz jeszcze zachęcam Państwa, warto się teraz kliknąć, jest dobry moment w przerwie, na stronę worldbook.pl i tam zakupić książkę. Będę dzisiaj ją pokazywał wielokrotnie, ale to dlatego, że warto. Michale, słowo, czy porównałbyś badanie nad sztuczną inteligencją, no inaczej może, czy badanie nad sztuczną inteligencją łączą się dzisiaj z badaniami nad ludzkim umysłem? Jeżeli chcemy nauczyć drugiego. To jest tak, sztuczna inteligencja w swojej takiej najbardziej bazowej definicji to są systemy, które mają w pewien sposób symulować działanie człowieka.
i nawet technicznie całkowicie zeskryptowany przy pomocy tam instrukcji warunkowych system, też można nazwać systemem sztucznej inteligencji, tylko słabej i dość starej i dość jednotorowej. Więc bardzo dużo przełomów w sztucznej inteligencji, sieci neuronowe, chociażby głębokiego uczenia, zaczęły się od próby jak gdyby zamodelowania działania na sieci neuronowej, którą mamy dostępną. Może nie jeden do jeden, ale stąd się wziął pomysł. I więc prawdopodobnie, gdyby się nam udało dokładnie zmodelować, jak pojawiają się konkretne myśli w mózgu, jak on korzysta z danych, moglibyśmy spróbować to zamodelować. Nie wydaje mi się, że wszystkie badania związane z obecnymi modelami sztucznej inteligencji są napędzane przez badaniami nad neurologicznymi tak naprawdę, bo tak nie jest po prostu. Przynajmniej no, większość tego, które ja obserwuję, to jednak nie na tym się opiera, ale uważam, że zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli iść tą ścieżką, to znaczy dokładnie, że dokładniejsze modelowanie człowieka, bo tak naprawdę o to chodzi w sztucznej inteligencji. Żeby stworzyć system, który będzie działał jak człowiek, tylko być no, jak człowiek, jeżeli chodzi o jego przynajmniej wszechstronność. Przynajmniej wszechstronność w obrębie zadania, no bo to też jest tak. Bo systemu, który jest całkowicie wszechstronny, to nie mamy i jeszcze nie będziemy mieć i tak naprawdę nie potrzebujemy do momentu, kiedy nie próbujemy go wysłać na inną planetę. A dzisiaj o wysłaniu w planetę głośno. Jak myślisz, Sławosz Uznański, technologia, sztuczna inteligencja również gdzieś jest mu bliska? Jemu personalnie nie wiem, ale prawie na pewno bardzo dużo systemów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest systemami sztucznej inteligencji, ale w NASA mają przecież makabrycznie duży pierwiastek ludzki. Oni tam siedzą i monitorują te rzeczy, weryfikują to wszystko. Widzieliśmy Centrum Kontroli Lotów, to tam jest pełno ludzi. Te systemy im pomagają, ale tam ludzie też są. Myślę, że długo jeszcze nie dojdziemy do etapu, w którym całkowicie powierzymy to maszynom, jeżeli człowiek będzie na pokładzie. Bo nie stać nas na porażki tam. Ponieważ program kosmiczny ma problemy PR-owe już teraz, bo jest drogi. I myślę, że ofiary w ludziach tylko by tą sprawę pogorszyły, już pomijając fakt, że to są ofiary w ludziach, co zawsze jest ciężką sytuacją, a panu Uznańskiemu potwornie zazdroszczę, szczerze powiedziawszy, czuję całkowicie nieuzasadnioną dumę, że Polak tam poleci, mimo że nie miałem absolutnie nic wspólnego z tym, żeby on się tam dostał, ale nadal to robi gigantyczne wrażenie. Przeszłość jest kosmosem? Mam nadzieję. To znaczy jesteśmy jednak gatunkiem odkrywców i mam nadzieję, że pójdziemy z tym dalej. Jesteśmy podróżnikami. Chcielibyśmy być w nowych miejscach i zostało nam bardzo niewiele nowych miejsc na Ziemi, które są bardzo głęboko tak naprawdę. I kosmos, no, to nie jest łatwe, jest potwornie trudne, żeby to zilustrować. Dopiero teraz powoli odtwarzamy naszą możliwość sensownego lądowania na Księżycu, którą już raz mieliśmy. Tak, naprawdę. Przywołam cytat. Niesprawiedliwość i nierówność podsycają konflikty i antagonizmy. Pilna potrzeba odpowiedzialnego ukierunkowania koncepcji wykorzystania sztucznej inteligencji, aby służyła ludzkości i ochronie naszego wspólnego domu, wymaga rozszerzenia refleksji na sferę edukacji i prawa. Jak myślisz, kto wypowiedział te słowa? Nie chcę strzelać. Bardzo dużo ludzi mogło to wypowiedzieć. Papież Franciszek akurat ostrzegał przed jakimś rodzajem sztucznej inteligencji, że ona może stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Tutaj wspominał o tych destrukcyjnych możliwościach i ambiwalentnych skutkach, tutaj cytuję bezpośrednio. Jak blisko jesteśmy tego odpowiedzialnego ukierunkowania, nazwijmy, potraktowania technologii w odpowiedzialny sposób, czy jest dyskusja na ten temat, bo nie chcemy tutaj straszyć, dużo się właśnie mówi w kategoriach strachu, ale też może właśnie na zakończenie, bliżej końca spotkania,
No, zaczęliśmy się, mam wrażenie, zachwycać, a później nagle szybko dyskutować na ten temat, jakie to zagrożenia, no i tutaj kwestia tej odpowiedzialności. Bo to jest zagrożenie, jak każde bardzo potężne narzędzie. To znaczy, nie ma tutaj cienia wątpliwości, że jeżeli bardzo niebezpieczne narzędzie dotrze do niepowołanych osób, to mogą narobić bardzo dużo szkód. Oczywiście one będą w inny sposób szkodliwe niż, nie wiem, bomba termonuklearna. Nie w ten sposób. To raczej jest kwestia właśnie de facto manipulacji kontroli rynków finansowych, czy chociażby energetyki, prawda? Bo się aż prosi, żeby mieć jakiś system sztucznej inteligencji, który optymalizuje wykorzystanie sieci energetycznej. Jak on się zepsuje, to ale tylko tak trochę, bo jak całkiem się wyłączy, to ludzie się zorientują. Ale jak on będzie działał trochę inaczej niż powinien, to już nie. Mhm. Bo to są złożone systemy. My nawet jeżeli jesteśmy w stanie stwierdzić, że decyzja jest błędna, to musimy analizować każdą decyzję. Ona jest zwykle na podstawie bardzo dużej ilości danych. Wytłumaczalność działania sztucznej inteligencji to jest oddzielny kawałek nauki, duży. Więc to nie jest takie proste. I wydaje mi się, że powinniśmy to robić odpowiedzialnie i nie będziemy. Znaczy przez dłuższy czas nie będziemy, ponieważ w tej chwili zarabiają o tym firmy, a firmy maksymalizują jednak zysk. Jeżeli nie będzie prawnego bicza, to nie będzie odpowiedzialnego wykorzystania. Kto jest dzisiaj w peletonie? No, w tej chwili OpenAI, ale tak naprawdę podejrzewam, że nie wiemy o połowie przynajmniej. O połowie przynajmniej wysokich. Bo to są kwestie tam dookoła DARPowe i nie sądzę, żeby wiele badań było jawnych. My widzimy tylko tą końcówkę, którą nam się pokazuje. Pokazuje się właśnie nam właśnie OpenAI i ChatGPT, pokazuje nam się Midjourney i pokrewne generatywne AI do tworzenia rysunków i już z tym są problemy prawne. A one tworzą rysunki, one nie robią nic więcej. Więc mam wrażenie, że będzie z tym dużo problemów, jak z każdą nową technologią wprowadzaną masowo. I będziemy musieli się do tego dostosować, no ale jesteśmy całkiem nieźli w dostosowywaniu się do świata. Świat pędzi bardzo szybko, a ludzie sobie jakoś z tym radzą. Faktem jest, że świat już dzisiejszy różni się od świata z mojego, ja nie mówię moich rodziców, ale świata mojego, kiedy byłem już dorosły, chociaż byłem jeszcze młodym dorosłym, to znaczy 20 lat. To jest już gigantyczna różnica, ten świat wygląda zupełnie inaczej. I te zmiany idą no szybko, po prostu. Tak. Więc powiedziałbym, jesteśmy dobrze w dostosowywaniu się, ale też to coraz szybciej to wszystko pędzi. I raczej nie zwolni. To znaczy, dopóki nie będzie wyraźnego, egzystencjalnego powodu, żeby zwolnić, to nie zwolnimy. Dlaczego? No bo jeżeli, powiedzmy, Unia wprowadzi jakieś regulacje na systemy sztucznej inteligencji, a nie wprowadzą ich Stany i nie wprowadzą ich, powiedzmy, Chiny, to bardzo szybko Unia zacznie zostawać z tyłu, jeżeli ich nie przemyśli i na przykład nałoży je ogólnie. A jeżeli ich nie nałoży ogólnie, na przykład zezwoli na systemy wojskowe odpowiednio potężne, to znaczy, że te systemy wojskowe będą miały gigantyczną przewagę nad systemami cywilnymi, tylko czekać, aż ktoś ich wprowadzi do cywilnych sieci. Unia Europejska już chce w jakiś sposób w ramach tej strategii cyfrowej regulować sztuczną inteligencję. Oczywiście tutaj jej wykorzystanie, tak. Na razie nie limituje, z tego co rozumiem, badań. Więc unijny AI Act, tak to chyba się nawet nazywało. Jest, drodzy Państwo, teraz ostatni moment, żeby zadać pytanie autorowi. Powoli zbliżamy się do końca, więc zachęcam Państwa do tego, żeby jeszcze kilka pytań się pojawiło. Pan Krzysztof, który to jest właśnie pan od
od przejścia dla pieszych, później skomentował, co do zaufania do maszyn, już odpowiadam, nie ufam i ludziom, i maszynie, ale widząc codziennie, jaki jest tworzony kod, moje zaufanie do programowania jest na tym poziomie, że w domu nie mam nic smart. Drzwi na mechaniczny zamek, światło na starodawny pstryczek, żadne aktywne głosowa, nic innego, co mnie unieruchomi. Czy ty jesteś smart, Michał? Tak, w domu? Nie, w tym sensie, że nie mam systemów smart w domu żadnych, choć jestem ciekaw, jak długo to w ogóle będzie możliwe. To znaczy, jak długo nieposiadanie systemów smart w domu nie będzie coraz większym wysiłkiem. Mhm. Bo ja nawet nie mam smart telewizora za bardzo, ale obstawiam, że w ciągu 10 lat po prostu nie będzie innych. Ja w ogóle nie mam telewizora. A ja mam, żeby podłączyć pod niego streaming. Natomiast skoro już telewizor tak działa, to pewnie niedługo będzie lodówka, no bo już są i nie ma powodów, dlaczego firmy nie miałyby iść w to dalej. No jak, tak, jak dowiedziałem się, że znajomi chcą kupić sobie czajnik z Bluetoothem, mhm. tylko dlatego, żeby pod domem sobie już włączyć, żeby się woda gotowała, to tak ogarnęło mnie zdziwienie, o tak, wszystko w rytmy oszczędności czasu, żeby już była woda gorąca. Bo my się coraz bardziej spieszymy, to znaczy to my się coraz bardziej spieszymy, im bardziej jesteśmy w mieście, tym bardziej człowiek jest zagoniony. I teraz właściwie nawet dzieci mają poukładany dzień od rana do wieczora. Ja tak jeszcze nie miałem. A teraz są zajęcia dodatkowe, korepetycje ewentualne. No i się to trwa. Dorośli mają poukładany dzień. Człowiek wraca z pracy i ma trzy kolejne rzeczy, które jeszcze powinien zrobić, takich poza domem, dopiero potem ma spokój. I to życie w mieście przyspiesza. Tak. Uważam, że życie wszędzie przyspiesza, ale oczywiście w mieście najbardziej widzę, bo ja mieszkam w mieście. I to też jest, myślę, proces, który raczej nie będzie zwalniał, ponieważ wyścig jest naszą naturalną formą poruszania się naprzód. A jednocześnie my nawet półświadomie jesteśmy karmieni cały czas tym, jak ma wyglądać sukces. Jak ma wyglądać nasze życie, żebyśmy mogli uznać, że to jest dobre życie. I aktywnym wysiłkiem, to znaczy jest aktem woli, żeby zbudować sobie jego inny obraz. Nie każdego stać na ten akt woli, nie każdemu on się w ogóle podoba, bo niektórzy po prostu widzą te obrazy, bo są abstrakcyjne dla nich. Ten obraz życia, powiedziałbym, reklamowany jako życie pełne sukcesu, jest atrakcyjny. No, trudno mu odmówić atrakcyjności. Tu wakacje, tu fajny samochód, tu tam dom, który się otwiera, to wszystko fajnie wygląda. Więc, ale żeby to osiągnąć, to wyścig, tak. Kontynuacja. Więc mam wrażenie, że rzeczy smart są częścią tego. To znaczy inteligentny dom zmierza do tego, żeby jak najwięcej rzeczy robić za nas, ponieważ my nie mamy czasu na to. Pan Maciej Babiński pisze, świetnie czyta się cały cykl, później tutaj w komentarzu rozwoju sztucznej inteligencji nie da się zatrzymać, wynika to z lenistwa ludzi. Tak, chociaż tak naprawdę to mechanizację też można było tak opisać. Jak pojawiła się rewolucja przemysłowa i pojawiły się tam te mechaniczne krosna, to też można powiedzieć, że wynikło to z lenistwa ludzi. Tutaj na razie systemy sztucznej inteligencji przede wszystkim nie są w indywidualnych domach. No, nie tam one są problemem. One tam są problemem, powiedziałbym, indywidualnym. To znaczy, jeżeli mnie ktoś schakuje lodówkę, to ona mi się nie otworzy na przykład, albo mi się poda niewłaściwą listę zakupów, albo przestanie chłodzić i mi się wszystko zepsuje. Naszym problemem globalnym są sztuczne inteligencje robione, działające w imię efektywności całych systemów. Na przykład, nie wiem, system dystrybucji albo właśnie kierowania ruchem. Mhm. Albo cokolwiek, gdzie my jako programiści, to znaczy, że nie my wszyscy jako programiści, ale ci programiści, którzy robią, mogą popełnić błędy. Albo systemy są otwarte na korupcję, to znaczy ktoś może im zadać inne parametry, bo jemu się tak chce, albo może go schakować, bo generalnie
już pokazano na, ostatnio na Tesli zdaje się, że uruchomiono te wszystkie opcje, które są zarezerwowane dla wersji Deluxe, bo ktoś obszedł zabezpieczenia. Ten ktoś to nie był byle kto, to była jakaś uczelnia. I no ale jeżeli oni to obeszli, to znaczy, że ktoś może też to obejść i na przykład zrobić tak, żeby ten system, samochód skręcił i wjechał w drzewo. Samochody, które są inteligentne, one zasadniczo to jest dobry pomysł, ponieważ samochody, które jeżdżą same, one pewnie na przykład nie będą po pijaku próbować się ścigać z motocyklistą obok. Będą jechać raczej zgodnie z przepisami. Będą jechać, będą raczej kontrolować pas ruchu. Nie będą zasypiać. I to jest generalnie, wydaje się to fajne. Jakby to wszystko działało idealnie, to jest dobry, to jest doskonały pomysł. Oprócz oczywiście momentów, w których na przykład coś to zepsuje. Albo ten system się pomyli. Albo na przykład był taki problem, że w sytuacjach wypadku technicznie właściwą decyzją z punktu widzenia sztucznej inteligencji byłoby premiowanie raczej uszkodzenia droższego i nowszego samochodu niż starszego. Dlaczego? Bo jest wyżej ubezpieczony i bo jest bezpieczniejszy dla kierowcy. Więc jest większa szansa, że kierowca wyjdzie bez szwanku, jak mu się tam schrzani najnowocześniejsza Tesla, a nie jak mu się składa 25-letni Passat. Tak. Więc, ale z drugiej strony, czy chcemy, żeby kierowcy, którzy mają nowoczesne samochody, wiedzieli, że są potencjalnymi pierwszymi ofiarami wypadku, bo system tak decyduje. Bo to jest optymalniejsze z punktu widzenia społecznego i tam ratowania życia. Więc tam jest masa problemów, o których startowo nie myśleliśmy, a jak się tylko zaczęły pojawiać systemy autonomiczne przy samochodach, on jest ciekawym przykładem, ponieważ samochody są... W ogóle ruch drogowy jest takim systemem, który jest bardzo dużo interakcji. Więc naturalnie pojawiają się pytania, o winy często, bo są wypadki. Pojawiają się czasem sytuacje, gdzie są ofiary śmiertelne. No i kto odpowiada, jeżeli samochód autonomiczny rozjedzie człowieka, czy jego kierowca, czy odpowiada producent, czy odpowiada wręcz tester albo programista, który stworzył program do jeżdżenia. I to są pytania, na które dość trudno odpowiedzieć. Bo jeżeli będzie odpowiadał faktycznie twórca oprogramowania karnie, to mało kto się zgodzi programować to, bo te systemy mogą się pomylić i wszyscy o tym wiedzą. Michale? Tak. Pozwolę sobie zadać pytanie, żeby zamknąć klamrę. Jak pan Jędrzej pyta, jak nazywał się statek, którego nazwa została prawie użyta ponownie? Exeter. Tak, to mamy odpowiedź. Exeter, tak. I pytanie, które padło, wiem, wielokrotnie. Co dalej ze światem algorytmu? Ten świat sobie żyje. On teraz jest w specyficznej sytuacji, której nie będę tutaj opisywał, bo byłby to spoiler. On bynajmniej jak się z niego nie wypisuje. On jest jeszcze bardzo wiele historii, które można w nim opowiedzieć. Jest przynajmniej kilka ciekawych tematów, które można tam poruszyć. Natomiast na razie będzie czekał, ponieważ ja chcę trochę odpocząć, trochę się ogarnąć, żeby nie pisać cały czas tego samego, w sensie tego samego świata. I wrócę do niego pewnie za jakiś czas, może za jedną powieść, może za dwie, ale wrócę do niego prawie na pewno. To znaczy w tej chwili jestem o tym głęboko przekonany, może tak. I nawet z grubsza wiem, co mogę tam napisać w tej chwili, plus zbieram pomysły na zbiór opowiadań, który tam się będzie dział, ponieważ jako człowiek, który wyrósł na opowiadaniach, uważam, że opowiadania są najwyższą formą w ogóle twórczości. Science fiction na pewno. Tak jest. I tutaj stawiamy kropkę. Państwu bardzo dziękuję. Raz jeszcze zachęcam, podaję bliżej workbook.pl. Warto książkę zakupić. Michał Cholewa, gra o sumie niezerowej. Dziękuję ci serdecznie za twoje wyczerpujące odpowiedzi, za twoją szczegółowość, za twoją wiedzę. Dadulstwo. Myślę, że każdy by sobie życzył takiego autora, który przede wszystkim sam sobie poradzi bez prowadzącego. Ja tutaj byłem tylko dodatkiem. Bardzo Państwu dziękuję raz jeszcze za to, że byli Państwo z nami na każdej z platform, na
Bóg na Facebooku, na YouTubie, na podróży również na Facebooku. Dziękuję za Państwa pytania, zaangażowanie, bo było naprawdę bardzo duże i było nas, o ile dobrze nie mylę, ponad 200 osób regularnie gdzieś nas oglądało, więc myślę, że... Myślę, że rewelacja, ale i niech... Tak, i tak to był okręt. To był okręt, a nie statek. Tak, więc niech się to przekuje na to, żeby dzisiaj wieczorem zrobić sobie prezent. No powiedzmy, coraz krótszy jest ten dzień, jest okazja, żeby włączyć i spędzić wieczór z książką. Michał Cholewa, dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję.